Zaczyna się kampania wyborcza, mija kadencja Rady Miejskiej, no i czas na podsumowania. Jak pani podsumowuje ten okres ostatni? Co udało się w tej Radzie zrobić? A co się nie udało? Jak to sytuacja się przedstawia? Powiem tak, udać się, szczerze mówiąc, rozmawiając z mieszkańcami i odnoszę same wrażenie i odczucie, że udać się bardzo dużo w mieście udało. Nie jest przecież tajemnicą, że miasto naprawdę zyskało bardzo dużo na inwestycjach, i to poważnych inwestycjach, na autostradzie, na obwodnicy, na średnicówce. Jest to po prostu jakby wizytówką wjazdu do miasta i innych podmiotów. Co się nie udało? Zawsze można powiedzieć, że można było dużo więcej, ale na tyle, ile miasto było w tej chwili stać, to zrobiono. Ale wiem na pewno, że miasto jest jakby zaniedbane pod kątem jakby zagospodarowania starówki, rynku naszego wspaniałego. Można to zupełnie inaczej zrobić. Mam nadzieję, że jeżeli dostanę się do Rady Miejskiej, będę o to walczyła i będę się domagała. W którym okręgu pani startuje? O, może tak przypomnijmy. W którym okręgu pani startuje? W dwójce. Startuję w dwójce, w numer 2 okręg. I dlatego mówię, będę starała się, żeby jak najwięcej zrobić z rynku naszego, piękne po prostu miejsce, gdzie będą chętnie przychodzić mieszkańcy, gdzie będą na przykład, jest miasto tak naprawdę jest takim trochę podstarzałym miastem, bo młodzież wyjechała, osoby starsze zostały i nie mają nawet gdzie pójść, porozmawiać, usiąść sobie w kawiarenkach i tego nam brakuje. Są uliczki przy Spichlerzach na przykład, gdzie można by było również zagospodarzyć. Są na przykład nasi producenci, gdzie można by było na tym rynku zrobić malutkie kraniki, tak jak mają to w innych miastach, sprzedawać, przyjeżdżają turyści, mogą się po prostu zapoznać z naszymi wyrobami, mogą po prostu zakupić sobie, zrobić jakąś pamiątkę. Czego mi jeszcze brakuje? Na przykład są momenty, są na przykład, kiedy jest zwiedzanie Cytadeli. Tam gro osób również przychodzi i z zewnątrz, i mieszkańcy, ale wychodząc z Cytadeli, chcieliby sobie na przykład siąść, odpocząć i również czy tą kawę wypić, czy nawet to piwo wypić. Jest to po prostu normalne dla normalnego człowieka. Tego również nie ma. Brak mi również jest remontów dużo ulic w mieście, w centrum przede wszystkim. Jest na przykład Rapackiego, jest Królewska, jest Mirosławskiego. Te ulice naprawdę potrzebne są, które aż się proszą, żeby po prostu dokonać remontów. Również trzeba zadbać o niepełnosprawnych, żeby jak najwięcej zrobić te podjazdy dla niepełnosprawnych, ale również... No właśnie, nastawiali się tutaj państwo i mówili w dużym stopniu, że kampania będzie może nie bezpośrednio, ale skierowana między innymi na takie aspekty socjalne, takie bardziej związane z człowiekiem. Zresztą to również na niedawnej konwencji była o tym mowa w ogólnym programie samorządowym, z jakim państwo idą do wyborów. To znaczy właśnie, ja, tak jak wspomniałam właśnie, żeby po prostu ułatwić życie właśnie tym osobom niepełnosprawnym. Bo jest dużo miejsc, gdzie nie mogą po prostu się dostać do jakichś tam czy sklepów, czy jakichś normalnie miejsc, gdzie po prostu niepełnosprawni z osobami opiekującymi się nimi też by chcieli uczestniczyć w tym. Również moje takie marzenie jest, żeby szpital na przykład przedłużył godziny urzędowania poradni specjalistycznych, żeby zrobili jakby takie drugie zmiany. Rozmawiałam kiedyś z dyrektorem, on mówi, że nad tym zastanawia się i myśli, ale to byłoby po prostu rozładowanie tych kolejek, które po prostu oczekują na po prostu na badania specjalistyczne. Również chciałabym, żeby rozszerzono tą kartę dużej rodziny, gdzie właściwie... Postulatów to tutaj bardzo dużo, widzę. Bardzo dużo i właśnie to mnie najbardziej interesuje, ponieważ kartą dużą rodziny ja wyszłam z wnioskiem, gdzie po prostu po półtora roku zostało to przyjęte, później gdzieś po pół roku pan prezydent Rzeczypospolitej to przyjął, więc po prostu ja naprawdę mam bardzo dużo chęci i chciałabym po prostu, żeby to moje marzenia, które już nieraz mi się po prostu spełniły w sensie załatwienia spraw pozytywnie dla mieszkańców. Jeszcze tutaj wracając do obecnej kadencji, co udało się w tej kadencji takiego osiągnąć z programu, no bo zawsze trzeba podsumować też ten miniony okres.
To znaczy, ja powiem szczerze, moje... Może coś się udało dla mieszkańców zrealizować, bo to często są takie proste, zwykłe sprawy, ale dla niektórych mające nawet kluczowe znaczenie. Przede wszystkim pierwszym moim takim postulatem w programie była remont ulicy Waryńskiego. Było to zrobione, jest zrobione i jestem bardzo z tego zadowolona. Również po prostu, jeżeli chodzi o kartę dużej rodziny, również załatwiłam sprawę zmniejszenia ilości oddanych dla krwiodawców, oddania krwi, gdzie po prostu to umożliwia dla nich udostępnienie biletów bezpłatnych. To zachęca, po prostu wiadomo, że mogą wtedy częściej oddać tą krew, gdzie będą mieli spełnieni, będą raczej z odpłatności za bilety. Bo wiadomo, że mamy duży szpital, mamy... To też w interesie samego krwiodawstwa, bo większe zainteresowanie, więcej krwi. Na zachodzie czasami krew trzeba kupować. Dokładnie tak i właśnie o to mi chodziło, żeby zachęcić, tym bardziej, że mamy duży szpital, gdzie właściwie leży na pograniczu średnicówki, autostrady i tak dalej, więc myślę, że to jest bardzo ważne, istotne i z tego są bardzo osoby, które są zainteresowane tym, są zadowoleni. Ja na dzień dzisiejszy mam bardzo dużo postulatów moich zrealizowanych, ale nie byłam przygotowana na pytania pana dyrektora, więc po prostu, jeżeli byłaby kiedyś taka potrzeba, to bym po prostu to wypunktowała. Na pewno będzie jeszcze okazja w ciągu tego tutaj okresu. Dziękuję bardzo.